Ta muzyka, którą przed chwilą słyszeliśmy, to był chyba fragment Awaduty śpiewany w tym roku w Rishikesh przez jedną z osób. I to, co chciałam powiedzieć, też nawiązuje do Mujiego. W tym roku kupiłam jego zbiór modlitw Mala. To jest taki skarb, tak bardzo przemawia od razu do serca, dlatego że jest tam miłość i pokora. To jest takie od razu przekierowanie właściwe, że przed jaźnią powinniśmy klęczeć. Jak nie ma tej pokory, nie ma otwarcia, ona nie przychodzi. Tak jak wcześniej to było mówione, nie ma po prostu przestrzeni, by mogła zaistnieć, bo my ją wypełniamy. I mam takie marzenie, żeby ktoś po polsku to pięknie przetłumaczył, bo rozumiem z tego tak 70-73%, ale chciałabym to mieć i po polsku, i po angielsku, żeby po prostu mieć taki pomocnik. No i mam nadzieję, że z czasem może ktoś to zrobi. A druga sprawa. Gdy tutaj ludzie zadawali ci pytania, ty patrzyłaś na nich i zanim zdążyłaś odpowiedzieć, mój umysł już im odpowiadał, odpowiedź była gotowa, potem ty mówiłaś, a potem on jeszcze coś tam by dopowiedział. Ja sobie siedziałam na tronie świadomości i miałam z tego świetny ubaw. W żaden sposób się z tym nie identyfikowałam, ale czasami jest tak, że ten teatr w głowie jest tak zabawny, że naprawdę śmiać mi się chciało. No i ponieważ wiem, że dzisiaj wszyscy będą dziękować, to ja też zacznę, że dziękuję. Przede wszystkim jaźni. Przede wszystkim jaźni za to, że jest taka wspaniała. Że w tej obecności tutaj tyle rzeczy się dzieje, które przechodzą nasze wyobrażenie. Czasami sobie wyobrażamy, jak to będzie na tym retreacie. Zawsze jest inaczej, zawsze jest zaskakująco. To, co tutaj jest opowiadane, jest po prostu niesamowite, co się w nas dzieje. To jest energia, która za tym stoi. Słowa to słowa. Także jeszcze raz wdzięczność. Dziękuję. Czuję pustkę. Dobrą pustkę. Przewietrzoną pustkę. Czy ten organizm cierpi? Codziennie boli mnie głowa. Momentami miałam wrażenie, że zwymiotuję. Ale nie będę opowiadała o tym, co przeżywałam przez te dni. Myślałam, że przyjadę odpocząć, może tak. Nie. Nie odpoczęłam w ogóle. Tak. Przez większość pobytu tutaj raczej rozbrajałam moje myśli, mój umysł, jak funkcjonuje. A wczoraj przyszedł czas na ciało. Podczas porannej medytacji wyjrzałam w głąb siebie. Porozmawiałam ze sobą i zadałam pytanie, czy pozwolisz temu ciału żyć po prostu, bez kontroli. Była zgoda. I chciałam sobie zwizualizować siebie, tak, moje ciało. I pojawiła mi się osoba,
Nie. Nie ty. Nie. Osoba z naszej grupy. I po chwili pomyślałam sobie, ale przecież to nie jestem ja. Następna. Bo zaczęły pokazywać mi się jakby takie zdjęcia was wszystkich. I się okazało, że ta pierwsza osoba, tak, to ja. Po chwili mój umysł się włączył. Jak? Przecież to nie jesteś ty. To nie tą osobę widzisz w lustrze. Następna. To też ja. To była pierwsza odpowiedź. Ale później umysł. Nie, to nie jest ty. Nie jesteś ty. Pokazał mi się szereg osób. I tam byłam ja, ale nie było żadnego przywiązania. W sensie patrzyłam na te wszystkie osoby i byłam w tym samym stopniu każdą z tych osób. Very nice. Ty jesteś tym, co patrzy, tym, co widzi. Tak. Poczułam ulgę. Wieczorem byłam na spacerze. Miałam wrażenie, jakbym nie czuła tego ciała. Ale wieczorem w nocy zadziało się coś dziwnego. Mój umysł nie chce o tym, nie chce się tym dzielić, bo on nie akceptuje takich terminów jak oświecenie, jak przebudzenie. Nie przyjechałam tutaj po to, żeby się przebudzić. Wręcz usztywniam się na ten, słysząc ten termin. Ale leżałam sobie w łóżku. Mój umysł był bardzo intensywny i myśli jakieś powracały w kółko i stwierdziłam, dobra, już nie będę z wami walczyć. I chyba zasnęłam, ale obudziłam się po nie wiem, 15 minutach. I byłam świadomość. Ale moje ciało było sparaliżowane. Nie mogłam się ruszać. Ale byłam w pełni świadoma. I nic nie robiłam. To nie jest robienie. Myślę, że potrzebuję jeszcze dużo czasu, żeby przeanalizować to, co... Nawet nie będziesz musiała analizować, co się dzieje już. Doświadczyłam, ale... chodzi o to... Poczułam znowu jedność, tak? Że jesteśmy jednością, że to jest to życie, które jest z nas wszystkich. I spojrzałam na moją koleżankę z pokoju. Poczułam, nie wiem, czy ty użyłaś kiedyś takiego zwrotu, masa ludzka? Masę ludzką poczułaś. Ja kiedyś poczułam to kawałek masy ludzkiego. Co? Kawałek, masa ludzka? Kawałek ludzkiego mięsa. W sensie, nie, chodziło o taką, że to wszystko jest taką mgłą, jakby ja nie widziałam tam, nie wiem jak to wytłumaczyć, ale później stwierdziłam, że odwiedzę moją córkę. I odwiedzałam i moją córkę, i moich rodziców. I nie było ciała. I zastanawiałam się, dlaczego ja ją widzę. Ja ją przytulam, ale się zlewam z nią. Tam nie ma ciała i miałam wrażenie, że widzę wszystko dokładnie tak, jak jest, ale tego ciała nie ma. Ale ja to ciało widzę przecież teraz. Mhm. Ale jego nie było. W żadnym, gdziekolwiek bym nie poszła, nie było. Jeśli go nie było, to go nie ma. To co go widzi? Chcesz uzyskać odpowiedzi na pytanie, to co widzi? To, co widzi, widzi.
A nie, co go widzi? Co to widzi? Widzi. Wystarczy. A nie, co? Bo nie ma żadnego co. Po prostu widzi. Pytanie, co go widzi, to jest chęć uzyskania odpowiedzi, co to jest. Chęć zobiektywizowania czegoś, czego się zobiektywizować nie da. Widzi, koniec, kropka. Widzenie. A co? To jest pytanie z umysłu. Po prostu. Widzi to. Wszędzie. Widzi. Co? Zamykające pytanie głowy, koniec. Widzenie. Wszechwidzenie. Czyli wszystko, co ma początek, koniec, tego nie ma. Tak. Na chwilę. Tak jak nie ma poprzedniego doświadczenia. Pojawia się, znika. Jeśli się pojawia, to zniknie. Nie przemyśliwuj tego, tylko po prostu z tym zostawaj. Będzie się czasem pewnie tutaj coś z tobą działo w tym temacie, takich różnych refleksji. Co to? Wracaj do widzenia. Widzenie. Może lepiej powiedzmy wszechwidzenie, bo widzenie to nam się wydaje, że to jest moje widzenie. To jest po prostu widzenie, wszechwidzenie. Dziękuję. Kochani, teraz będziemy tak konkretnie. Okej? I szybko. Okej. Norbert pierwszy, bo już to pierwszy Grzesiek. Grzesiek, potem Norbert. Nie wiem, czy konkretnie potrafię, ale... bo uświadomiłem sobie, że tak bardzo się z tobą zgadzam, że aż się nie zgadzam. Gdzieś ten retreat właśnie był pod znakiem dociekania, nie patrzenia w to, co się pojawia, ignorowania tego, co się pojawia. I miałem takie poczucie przez cały czas, że to się nasila. Z tego niepatrzenia, z tego ignorowania to się wzmacniało. I dzisiaj właściwie wróciło do mnie coś takiego, co zawsze pracuje, zawsze działa, co przynosi ogromną ulgę, jak sobie to uświadomię, że wszystko, co istnieje, święte jest. I wiem, że nie ma w tym tak naprawdę sprzeczności jakiejś, ale jakby... Jak przychodzi ta myśl taka najbardziej plugawa, nie zasługujesz na to, na tamto. Jesteś śmieciem. To ignorowanie tej myśli nie działa. Natomiast miłująca dobroć działa. Wobec tej myśli. Na czym ona polega? Ta miłująca dobroć? Na nieignorowaniu jej. Yeah. No wręcz przeciwnie. Czyli przychodzi ta myśl... Na ukochaniu jej. A jak ją ukochujesz? Jak ją ukochujesz, panie? Uznaję ją. Daję jej... Nie zaprzeczam jej. A wierzysz w nią wtedy? W sensie wierzysz, że to jest prawda, czy tylko dajesz jej po prostu przestrzeń, poddajesz się do niej, poddajesz się, dajesz jej się wyrazić, dajesz jej przestrzeń.
ale czy jednocześnie nią jesteś i wierzysz, że wszystko to, co mówi, to prawda? Czy po prostu dajesz jej przestrzeń? Z miłością dajesz jej przestrzeń? Tak, no nie jestem. Nie jestem nią. Tylko ten akcent jakby strasznie dużo zmienia. Tak naprawdę dzisiaj rozmawiałam przez chwilę z Marcinem na ten temat. Tak naprawdę to są ignoruj i kochaj jednocześnie. Przyjdzie czas, że będzie ignorowanie ważne. Już może był. Miłowanie będzie ważne. A tak na dobrą sprawę to jest jedno i drugie jednocześnie. Jest i nie jest. Wszystko i nic. Miłość i pustka. Wszystko i nic. Ponieważ krótko, to przejdę już do podziękowań. Tutaj dużo słów padło i na pewno jest wiele słów, za które chcę podziękować. Ale tak najbardziej dziękuję, że powiedziałeś, że jesteś lustrem. Bo to daje ogromne poczucie bezpieczeństwa i uczę się przeglądać w tym lustrze. Nie z pozycji osobowej. Nie w człowieku, tylko w lustrze. I widzę, że to jest bardzo trudne. Żeby świadomość, zobaczyła świadomość w lustrze. Problem, bo kształt mikrofonu wzbudza mnie jakieś dziwne skojarzenia, więc wolę unikać tego. Nie mam pytań. Mam z tym. Właściwie miałem kiedyś z tym problem, że nie mam pytań, co ze mną jest nie halo, że wiesz. No, pomyślałem sobie, Jezu, jakim ja jestem pustakiem. Że nie ma pytań. Wymyśl, może jakiś. Pomyślałem, że kiedyś, jak byłem młodszy, to było we mnie masę takich ważnych, egzystencjalnych pytań, los ludzkości, sens życia, a teraz jakby to wszystko gdzieś pouciekało. Raz wymyśliłem, pamiętam tutaj w Antoniowie, pytanie do ciebie, jak jest po przebudzeniu z seksem, ale wtedy nie byłem dumny z tego pytania, bo to potwierdziło, jakim jestem pustakiem. Płytkim pustakiem, więc już wolę odstawić próby. Jeśli nie ma pytań, dobrze, pogodziłem się, okej. Okay. Natomiast chciałem ci podziękować bardzo. Był to bardzo ważny dla mnie satsang. Przedwczoraj twoje słowa wywołały we mnie pewien taki dziwny stan, z którym chciałbym pobyć jeszcze i nie chciałbym specjalnie. Miałem taką reakcję, żeby dopytać o ten stan, skąd się wziął, dlaczego te słowa, nie inne wywołały ten stan, ale pomyślałem, że pobędę po prostu w tym i sobie po prostu pobędę nie drążąc tego, nie robiąc z tego jakiejś wielkiej otoczki. Zanotowałem na to te słowa, które mnie tak powaliły. Pierwszy cytat z twoich słów to
Cytat, który był dwa razy przez inne osoby cytowany. Jeśli pozwolisz mi przyjść, to przyjdę. I ten właśnie fragment też bardzo mną poruszył. I tego samego dnia wieczorem powtarzałaś kilka razy podczas medytacji wieczornej takie słowa jest się, jest się, jest się. I na końcu jest się mówi, przyjdę jak ustąpisz. I to były dwa takie dla mnie, bardzo zarezonowały we mnie te słowa. Nie wiem, czułem taki stan, czułem taki stan poddania i jednocześnie oddania. Tak jakby powstała we mnie nowa siła. Coś we mnie się poddało, a jednocześnie ustąpiło miejsca na coś, co powinno być zamiast tamtego, co się poddało. Tak, bo to zostało wprost powiedziane. Wprost powiedziane, żeby ustąpić. To jest tak, że powiedziane to zostało do umysłu, który na różnych poziomach coś robi, na różnych poziomach się stara. Powiedziane zostało mocno, ustąp, a przyjdę. I teraz tak, ten kto usłyszy, jeśli usłyszysz słowo ustąp i jesteś gotowy, żeby ustąpić, pojawia się ustąpienie, i to jest tak, jakby puszczasz, a jednocześnie zaczyna wypełniać się coś innego. Coś, co jest tam cały czas. Natomiast my po prostu jak zakładamy sobie po prostu okulary, albo nie chcemy, jakbyśmy nie chcieli tego, albo nie wierzyli, że można, albo nie wierzyli, że to jest, albo starali się po prostu ustąp. I to też nie jest tak, że my robimy, że ja ustępuję. Nie, to ja ma ustąpić. To nie ja ustępuję, się staram, tylko... I jak to usłyszałeś, no to tak to... Taka może być praktyka dla nas. Za każdym razem to po prostu to działa natychmiast. Coś się zaczyna dziać, zapomniałam, nie wiem, czuję spięcie czy cokolwiek. Ustęp. Ja też chciałem zacząć od takich słów wdzięczności za ten cały retreat. Pierwszy raz tutaj jestem w Antoniowie na takim 7-dniowym udosobnieniu. Generalnie bardzo szanuję sobie tą ciszę, przestrzeń i w ogóle bardzo czuję tutaj te istoty, które przyszły. I to spotkanie się w tym jest jakby dla mnie czymś najpiękniejszym i taka szczera rozmowa też jest czymś cudownym, aczkolwiek jakby w pewnym sensie to trochę też zanika, tak? Jakby to bezsłowne jest czymś niesamowitym i miałem parę takich krótkich spotkań, tak, które po prostu były w tym, nie? Jest to coś bardzo, bardzo dotykającego i takie zwierciadło, tak, że można się zobaczyć w drugiej istocie, jakby w tym samym polu, to jest przepiękne. Chciałem też podziękować Natalii, która też bardzo w ogóle mnie poruszyła tutaj całym swoim sercem, oddaniem i wszystko, co tutaj miało miejsce przez te 7 dni, było naprawdę takie wow. Naprawdę to też jest coś takiego właśnie, co bardzo poczułem przez ten czas. No i dziękuję Ci bardzo za satsangi i
Było też intensywnie, czułem, że były momenty bardzo, bardzo dynamicznie, ale jakby no, czuję, że to jest po prostu jakaś tam fala, która przybiera różne kształty i czasami jest intensywniej, czasami mniej, jakby różne są wymiary tego, prawda? Ale dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Za wszystko. Dziękuję. Wejdę, jakby jest we mnie taki stan jakby kontynuacji mojego poprzednika, jednego, drugiego, odnośnie poddania. Od kilku dni jestem gdzieś w tym. Właśnie ten to słowo we mnie jakoś pracuje. To słowo jest mi, że tak powiem, było mi znane intelektualnie przez wiele lat, ponieważ zagłębiałam się trochę ostatnio, nawet dość intensywnie, w program 12 kroków. Pierwszy krok. I zawsze myślałam, co to jest w ogóle to poddanie. To znaczy, chciałam się poddać. To nie tak jakby intelektualnie tak bardzo chciałam. Ale zawsze było mi to, jak czułam ten dystans jakiś, no po prostu podobnie. Właśnie ten pierwszy krok uznaliśmy, przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec moich różnych uzależnień, różnych nawyków, różnych obsesji. No i ostatni, że przebudzeni duchowo. I zaczęłam, to było w grudniu, kiedy jakby skończyłam, no, można w ogóle mówić o skończeniu, ale jakby no tak intensywnie po prostu pracowałam nad tymi krokami po raz pierwszy od wielu, wielu lat. Tak miałam poczucie, że chcę to zrobić. No i tak sobie myślę, co to jest właściwie to przebudzenie, o co tu chodzi? No i wkrótce dostałam zawału. No i to właściwie teraz, co tutaj się dzieje i co jest, i co się wydarzyło. I że po raz pierwszy usłyszałam satsang, słowo, i po raz pierwszy tutaj jestem, w ogóle mam żywy kontakt. Z poddaniem. Z poddaniem. I z tym, co ono znaczy bezpośrednio, wprost. I tak, i z... No i wiąże się to właśnie z tym zawierzeniem, z zaufaniem. I bardzo wywołuje we mnie taką tkliwość, czy jak nazwać to uczucie. Ten gest składania rąk jest najpierw jakoś kojarzy mi się z takim
taką dziecięcą ufnością, bez myślenia może, bez później na dziesiątki lat po prostu nie lubiłam tego gestu, nawet w modlitwie, jeżeli mi się czasami zdarzała, unikałam tego gestu. Jakoś, to znaczy ja go tutaj jakby kojarzę z czymś takim, to jest moje, moje skojarzenia, ten gest, jako taka pokora. To, czego chciałaś, dostałaś. Chciałaś zrozumieć, czym to jest. Zaczynasz mieć smak tego, czym to jest nie na zewnątrz, ale od wewnątrz. Dlatego jesteś poruszona, dlatego, że jesteś wzruszona, bo to jest poruszające. Jeszcze powiem krótko o jednym z ostatnim moim śnie, który był miesiąc temu, może nie wiem, gdzieś tak, może trochę, ponieważ jest niezwykły. Taki w poszukiwaniu pytania, sen w poszukiwaniu pytania, odpowiedzi na pytanie, kim jestem. Pierwszy ze snów był 20 lat temu na ten temat, krótki, że zabrano mi wszystkie dokumenty, to ukradziono mi gdzieś w publicznym miejscu. Ukradziono mi dokumenty i portfel i z dokumentami. Ja tylko mówię króciutko o tym, że wyszłam na ulicę i tak płakałam, byłam bezradna jak malutkie dziecko i krzyczałam do Boga, Boże pomóż mi. Po prostu nic nie wiem, po prostu zostałam z niczym, po prostu nie mam tej tożsamości, dokumentu, nie mam. Po jakimś czasie i w takiej bezradności ten sen się skończył, w takim wołaniu do Boga o pomoc. W drugim, po kilku latach, podobny sen, zupełnie podobna sceneria, znów ukradziono mi dokumenty. I wyszłam i z taką już wtedy złością jakąś taką, mówię, nie, pójdę na policję, musi mi ktoś pomóc, to odzyskać te dokumenty. Przecież i to był taki motyw, a teraz miesiąc temu przyśnił mi się taki sen, a propos po raz trzeci na ten temat, wiąże to właśnie z poszukiwaniem tożsamości, że jestem w jakimś pokoju hotelowym, malutkim, śpię samo jednoosobowe łóżko, i mam te dokumenty i ten portfel pod poduszką. Wyszłam na chwilę, wróciłam i tego nie ma. Byłam tak po prostu, nie wiedziałam, co się dzieje w ogóle. Przecież tu nikogo nie ma, pustka jest. Kto mógł zabrać te dokumenty? Wyszłam, jakby była jakaś recepcjonistka i mówię, że ja nie mam dokumentów, znów mi ktoś mówię, że no zabrano mi. Mówię, że nie chodzi mi o jakieś pieniądze, tam tylko o to, że ja nie mam dokumentów. Nie wiem dowodu osobistego. I wychodzi z jakiegoś pomieszczenia, wychodzi sporo osób i wszystkie są w takim kształcie jakby to człowieka. To były młode dziewczyny, które się śmiały, ale one miały taką... Ja ich czułam, ja z nimi jakby rezonowałam, coś tam rozmawiałam, ale one nie miały ciał, tylko były takie same jakby kształty. Były puste takie przestrzenie. Ja się tak, jedna z nich mówi, nie martw się, ja ci pomogę, odzyskasz ten dowód osobisty. I ja tak się, po prostu strasznie się ucieszyłam i tak przyglądałam się, jakby widziałam to, że one nie ciał, znaczy są puste, po prostu tak jakby kształty szkła, jest ich dużo, się poruszają, się śmieją, cieszą, idą na jakąś imprezę. Ja sobie myślę, kurczę. Trochę tak jak o naszym retreacie. No, tak. I mówię, co to jest w ogóle? I jedna z nich mówi, nie martw się, ja ci po prostu pomogę, odzyskasz te dokumenty. I ja tak ich wierzyłam i tak czekałam na jakiś telefon, że już nie mogłam się doczekać, że ona mi to załatwi i że mi pomoże. I po prostu się obudziłam. I tak skojarzyłam to właśnie z tym po prostu, nie wiem, no właśnie z tym tutaj, z tym odosobnieniem, z, nie wiem, o tej dziewczynie myślę, że to ty.
dziękuję ci serdecznie, że powiedziała mi, że ja ci pomogę, nie martw się. Mamy tu fajne dziewczyny. Są tutaj same fajne dziewczyny. Same młode, fajne dziewczyny są tutaj. Wszystkie. Nie tylko dziewczyny. Mówię do chłopaków, które też są dziewczynami. Come on. Mówię tutaj do chłopaków i dziewczyn. Wszyscy są tutaj dziewczynami, okej? Okay? Pustymi. Pusty. Tylko nie idź się za daleko z tym słowem, puste. No właśnie. I to o to chodzi, że właśnie ja się tak dobrze z nimi czułam. Całkiem normalnie mi się sobie, co to jest w ogóle, o co tu chodzi? Po prostu no, ja nie mają ciała, a ja tu tak, ja wszystko wiedziałam, rozumiałam, co one mówią. Śmieją się, cieszą się po prostu i to było to. Cudownie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję, kochana. Wspaniale, że przyjechałaś. Dziękuję. A, ty byłaś pierwsza, to chodź szybciutko. Musimy się streszczać. Bo chyba dużo was. Postaram się streścić. Ale chciałam zacząć od tego, że dzisiaj rano wstałam i kilka razy, że tak powiem, miałam zawroty głowy. Nigdy nie miałam zawrotów głowy. Karuzela, statek, spokojnie. Dziś parę razy mnie zarzuciło. I tak pomyślałam sobie, co się dzieje. Cały świat się mój dziś śmieje. Chyba się mój świat bardzo nie tylko chnieje, on się chyba już zwalił. To, co było, mam w głowie się skończyło. Dwa dni temu wieczorem, jak tutaj weszłam na wieczorny satsang, miałam w sobie taką panikę. Kończy się nasz czas, a ja mam tyle ważnych pytań, nie zdążę. No i jedna, druga osoba, no i nagle zaczęłam odpływać. W ogóle coś się zaczęło ze mną dziwnego dziać. Takie uczucie zresztą dosyć często mi się zdarza, tutaj bardzo często. Coś takiego na mnie, nie wiem, nawet nie umiem tego określić, coś w głowie się dzieje, potem na całe ciało i prawie odpłynęłam, przestałam kontaktować i mam w głowie tak, wszystkie odpowiedzi, wszystkie pytania są w tobie, w jaźni, którą jesteś. I się uspokoiłam. Myślę sobie, okej, nie muszę, rzeczywiście. Wczoraj próbowałam znowu zadawać pytania, ale przed południem nie starczyło czasu. Po południu chciałam zadać pytania, ale poczułam znowu bezwład, absolutny bezwład, tak jakbym prawie nie mogła się ruszyć. Nie byłam w stanie podnieść ręki, nie byłam w stanie nic zrobić. I tylko docierały do mnie, no właśnie, tak jak mówię, jakieś fragmenty tego, o czym było mówione. Ktoś mówił, że poszedł do lasu i według twoich wskazówek. I ja znowu mówię, tak mam w sobie, że no właściwie te wszystkie wskazówki już są we mnie. I teraz, co chcę powiedzieć, wczoraj zresztą jakąś taką dużą panikę miałam, jakieś mnóstwo lęków, a potem nagle przyszło, że właściwie to wszystko, te pytania zaczęły odpływać, że to wszystko jest nieważne, że to wszystko rzeczywiście jakoś we mnie są odpowiedzi. Ja nie albo jesteś odpowiedzią. Albo jest coś odpowiedzią, tak, bo ja nie chcę, bo wracam do tego, co powiedziałaś w pewnym momencie, żeby nie myśleć, że się już wszystko wie. Ja na pewno wszystkiego nie wiem, ale może nie jest tak, że nie wiem nic. Na pewno. Na pewno nie jest tak, że nie wiesz nic. Tu nie ma nic do wiedzenia, po prostu. Właśnie. Tu nie ma nic do wiedzenia. W wiedzeniu nie ma wiedzy. Właśnie. W wiedzeniu nie ma wiedzy. Ta wiedza jest w byciu. Jak będą przychodziły pytania, jeśli te same pytanie, wiesz, jakoś tak nawraca, jest jakaś taka, i ty z tym siadasz, i sama spontaniczna odpowiedź do ciebie nie przychodzi, ale to nie musi być odpowiedź, że to jest tak. To jest innego rodzaju odpowiedź, to jest twój spokój raczej. Jeśli taka odpowiedź nie przychodzi, no to wtedy, nie wiem, pytasz.
Natomiast jeśli one wymierają same i nie jest to jakiś rodzaj ucieczki, to tylko dobrze. Tak. I chciałam jeszcze powiedzieć, że właściwie całe moje życie szukałam, nazwijmy to, sposobu, techniki, metody na swoje lęki, których mnóstwo miałam, no jeszcze na pewno wiele mam, ale myślę, że mniej. I chodziłam oczywiście na różne warsztaty. Nomen omen pierwszy był warsztat kontroli umysłu Sylwy wiele lat temu. I tak jak mówię, no i nigdy ich nie szukałam. One przychodziły do mnie same. 3 lata temu przyszła do mnie informacja właśnie o tym, że istnieje taka osoba jak Patrycja, że jest taka wspaniała i w ogóle no, zmienia życie w tym sensie. Wtedy pamiętam, że poszłam na pierwsze spotkanie z tobą, satsang, który był w Warszawie, potem jakieś 2 i tak jak mówię, no dziś jestem tutaj i właściwie tak cały czas myślę od początku tego spotkania, że to spotkanie z tobą, spotkanie w ogóle tutaj jest moją kropką nad i. Po prostu. Nie wiem, czy to jest ostatnie i, czy ostatnia kropka, ale na ten moment jest moją kropką nad i. I chciałam ci za to podziękować z całego serca. Dziękuję. I jeszcze odnośnie tego gestu, jak koleżanka mówiła, przypomniałam sobie. W Tybecie ludzie w ten sposób się pozdrawiają. Mówią tash dele, to oznacza kłaniam się Bogu w tobie. Konkretnie, bo szybko. Chciałam bardzo, bardzo podziękować. Wcześniej tutaj nie chciałam siedzieć, dzisiaj już bardzo chciałam usiąść, chociaż nie musiałam. Ale to, co tutaj przeżyłam przez ten tydzień, to właściwie nie, może miesiąc, jakby tona ze mnie spadła. I przez to wszystko, co mówiłaś, żeby porzucić tę historię, to ona się po prostu z tej tony w to piórko, takie 5 sekund, właściwie bez czasu. I to jest naprawdę takie uczucie lekkości i swobody i wzruszenia i wdzięczności za to wszystko. I choć fizycznie też naprawdę codziennie miałam inny rodzaj przeziębienia. Już przeszłam wszystkie stany. To chciałam jeszcze tak dodatkowo podziękować Ani za jogę, bo pierwszy raz tak w ogóle cudownie się czułam, pomimo że fizycznie kompletnie nie miałam siły i mówię, już nie pójdę, bo po prostu, ale moje ciało chciało ćwiczyć. W ogóle było nieważne to, co chciałam. Ono chciało coś innego, ja
umysł chciał coś innego. I wszystko się działo. I właściwie doświadczyłam chyba tutaj wszystkiego oprócz uczucia głodu. Ja też nie miałam głodu. Aż za nim zatęskniłam. Tak, bo było wszystko takie pyszne i cudowne i bardzo wszystkim za to dziękuję, a tobie w szczególności po prostu dziękuję. Dziękuję. Dziękuję, kochana. A ja tak na ciebie patrzyłam i za każdym razem, jak na ciebie spojrzałam w medytacji, jak siedziałaś z takim totalnym spokojem, tam się sobie, to jest jogin tutaj z nami. Cały czas mam takie wrażenie, że jakiś jesteś joginem w ogóle z dawien dawna, który tutaj do nas przyszedł. No to takie niesamowite, bo ja nigdy nie miałam żadnych stanów. Ja sobie myślałam, Boże, jakbym chciała mieć jakiś taki stan, nie wiem, fruwać sobie, latać, cokolwiek. A dzisiaj miałam taki mini stan, jak w nocy. I tak poczułam, mówię, Boże, nie mogę się zlokalizować, gdzie ja jestem. I tak wiedziałam, tu jest ściana. I tak uderzyłam w tą ścianę. I mówię, tak, tu jest ściana, ale jak ja mam wyjść, bo chciałam iść do toalety. I w końcu nie mogłam znaleźć tej przestrzeni, w końcu ją znalazłam. No i jestem tutaj. Jeszcze raz bardzo dziękuję. W sumie bardzo dużo już zostało powiedziane, to co chciałam powiedzieć, ale też chciałam powiedzieć to, że też bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim tutaj na tej sali, bo to była taka piękna energia, w której mogłam być i mam takie poczucie właśnie, że ta cisza pozwoliła mi poczuć was bardziej niż jakbym miała cokolwiek mówić i to było też piękne. Chciałam podziękować bardzo Ani za jogę, bardzo. Chciałam też podziękować Natalii za pomoc z moją nogą, ale nie tylko. I Nitio, tobie również chciałam bardzo podziękować za wszystkie słowa, które po prostu odkrywały i trafiały cały czas do mnie. I dzisiaj rano się obudziłam z takim poczuciem, że nie ma już tego pytania, co dalej. I nie wiem, jakimi słowami jeszcze mogę podziękować. Bo po prostu się czuję tak w środku. W uzupełnieniu chciałem podziękować każdemu z osobna i wszystkim razem, bo każdy wniósł energię tutaj swoją własną, mimo że z wieloma osobami nie miałem w ogóle kontaktów, nawet wzrokowego, ale gdzieś czułem energię, ale też czułem taką siłę grupy i ta, chcę powiedzieć, że ten retreat był inny niż inne, chociaż pewnie każdy jest inny, ale ten miał jakiś taką inną energię. Ja mam takie wrażenie, że ten retreat, może ja mam takie wrażenie, ale był bardzo lekki. Tak, coś było takiego, był bardzo lekki, było dużo świeżej nowej energii. I
z dużą nieśmiałością chcę powiedzieć, że wiersz napisałem i chciałbym przeczytać, on jest króciutki i to jest pierwszy wiersz, który będę czytał w ogóle w życiu publicznie i jeszcze na dodatek, który wyszedł ze mnie, ale i z góry za niego przepraszam. Przebudzenie. Gdy po łące brodzę boso, w trawie gęstej jak ta cisza, jestem myślą czy nie jestem, ciałem, drzewem, rosą, ptakiem. Sprawdzam, widzę, błądzę, wracam. Myśl ostatnia prawie gaśnie. Wszystko w świecie się złożyło na tę chwilę, co trwa właśnie. Pęka tama i się wlewa, drga, wibruje niepojęte. Wtem eksplozja, jak grom z nieba. Kleszcz mnie użarł w święte miejsce. Jadąc tutaj, miałam tylko jedno pragnienie, żeby mój pies wszedł po schodach do sypialni. I ono na samym początku się nie spełniło. No i... Więc zostałam bez pragnień, z poczuciem obowiązku. Ale generalnie bardzo, bardzo się cieszyłam, że tutaj nie trzeba będzie mówić. I nie miałam takiego zamiaru, ale przez ten pierwszy incydent z Norbertem zebrałam głos i teraz o dziwo też. I mimo, że tak kiepsko mówię, ale dostałam tutaj dużo swobody i to, z czym przyjechałam. O, czyli to takie zmęczenie doświadczeniami i rolami moimi poszło sobie gdzieś. Jak sobie poszło, to czy w ogóle to może być? Poszło sobie, nie ma nic z tego. A my to, co sobie poszło, tak traktujemy często poważnie. No właśnie nie, bo wczoraj... Mimo, że teraz mnie tak zatyka, to wczoraj miałam taki kompletny luz i mówię, kurczę, ale to głupie, bez sensu. Co my tu w ogóle opowiadamy? Jakie historie? W ogóle Ania płacze. Czy ona już chce być tym guru? Przecież Nitya to, co dla mnie powiedziała najbardziej cennego. Nie mówi do nas, słuchajcie, jestem guru, tylko mówi, zobaczcie, mogę wam dać coś więcej. I za to coś więcej bardzo, bardzo ci dziękuję. I to, co do mnie przychodziło dzisiaj od samego rana, to cytat z Biblii, może przez tą rolę, którą tutaj grałam. Oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. I niech tak będzie, niech się dzieje. Nie chcę już walić głową w mur. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Informacja, które otrzymaliśmy przed retreatem, było napisane, żeby nie opowiadać swoich historii, tylko słuchać. Teraz ją przeczytałeś?
nagle wziąłeś lodówkę. I przyszedłem tutaj, żeby przeprosić. Przeprosić, że żyję? Że złamałem tę zasadę. Wszyscy ją łamiemy. Chodziłem 2 dni z wyrzutami sumienia. Ale że przeplatają się we mnie te takie stany, można powiedzieć, ludzkie, normalne i te słabości. Wiele osób mówiło mi, że jestem gaduła. I tak pomyślałem sobie, może w końcu by przestać. I ulga przyszła, kiedy usłyszałem twoje słowa, w których powiedziałaś mi, że forma nie jest niczym innym od tej pustki, której poszukujemy. I też sobie wtedy, i dzisiaj rano, jak tak chodziłem na spacer, po lesie chodziłem, tak zobaczyłem nas wszystkich tutaj siedzących i ty powiedziałaś, że jesteśmy jednością i tak wtedy sobie pomyślałem, to skoro ja tyle gadałem, wszyscy tego słuchali, to chyba tak miało być. I przyszła ulga i tak troszkę się rozgrzeszyłem z tego błędu, z tego złamania zasady. I chciałbym zakończyć wdzięcznością, ale też dzisiaj dotarła do mnie taka jakby prawda ukryta w takim aforyzmie Rabindranatha Tagore. Tak sobie pomyślałem, że to chyba troszkę pasuje do tego naszego tutaj spotykania się. Jakim językiem mówisz o morze? Językiem wiecznego pytania. A jakim językiem odpowiadasz o niebo? Językiem wiecznego milczenia. Tak zobaczyłem też siebie, który ciągle pyta i ciągle szuka tych odpowiedzi, a tu ciągle to milczenie. To denerwujące, Boże. Może w końcu ktoś znajdzie to jedno właściwe słowo. I okazuje się, że milczenie jest odpowiedzią. I dziękuję ci za ten czas milczenia i pukania do drzwi tego nieba i za te wszystkie odkrycia. I też dziękuję wam wszystkim za waszą wspaniałą obecność. Pamiętam, jak wybiegłaś, powiedziałaś, on ma już doświadczenie, a kiedy ja będę miał? I tak sobie pomyślałem, że ja też czuję zazdrość. I tak pomyślałem, że my chyba też troszkę rywalizujemy, kto więcej, kto pierwszy, kto lepiej, kto bardziej. I też sobie pomyślałem, Boże, aha, no to chyba to już tak jest, że ta nasza natura rywalizacji tego ja, naszego małego, jest po prostu ciągle nawet w tym miejscu obecna, w związku z tym nie ma się co tym przejmować. Natomiast wspaniałe jest to, że tyle osób przeżywało tyle niezwykłych doświadczeń i to też mnie osobiście ubogacało, nas wszystkich, myślę, że ubogacaliśmy się wszyscy nawzajem. Do ciebie największe słowa podziękowania. Dziękuję. I niech się dzieje. Niech się dzieje, dzieje. Kochani, jeszcze chciałam wyrazić podziękowanie. Chciałam wyrazić podziękowanie mojemu nauczycielowi Mujiemu. Gdyby nie on, nie byłoby mnie też tutaj na pewno. Z wami. Nie byłoby tego, co się dzieje z wami. Nie byłoby tego widzenia, które się pojawia. I wszystkim
innym mistrzom, których spotkałam. I tych, których nie spotkałam fizycznie, ale spotkałam również. Tak naprawdę to wszystko dociera do nas też, dlatego że zostawili takie ślady, których słowa i żywe świadectwo daje nam kontakt ze swoją własną głębią.